Pierwsza przesięga youtubera brzmi: w zdrowiu czy w chorobie, nagrywać zawsze trzeba. Hejka kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem trochę w wersji Shelby zakatarzona, ale no przepraszam was bardzo. Co będzie w dzisiejszym odcinku? Bo ja wątpię, że z tym nosem pójdę na trening, więc raczej nie. Ale wypełniamy sobie koniczka, więc będzie to vlog z kończenia po pierwsze koniczka, po drugie mam nadzieję, że dzisiaj przyjedzie do mnie Atomus, jeżeli nie, no to będzie to vlog z dwóch dni, właśnie jeszcze z przyjazdu Atomka, bo to jest taki główny temat tego filmu, ale ogólnie sobie kończymy takiego dziada i pokażę wam teraz wszystkie moje nowe dereczki, bo wczoraj się wzięłam za robienie dereczek i w końcu mam dereczki dla wszystkich moich koników. Będą miały ciepło na zimę, bo już się zbliża niestety ten okres, kiedy dereczki są potrzebne, więc teraz wam je pokażę. Wiecie co, ja wam pokażę od razu wszystkie derki, a nie tylko te nowe. Pierwsza dereczka jest taka zwykła, polarowa, nie ma ona żadnej obszywki, obwódki, ani nic przyklejonego. Tu jest zapinana na sprzączkę i taką czarną tasiemkę. I tutaj ma flagę Włoch. Jest taka ładna, ona jest taka treningowa, czyli jak będę szła po prostu na trening, to ją wkładam na konia. I ona jest przy tym fajna, bo ona się sama przykleja do konia, w sensie ona nie ma kleju ani nic, ale ten materiał jest taki przylegający, więc nawet jakbym zaczęła galopować bez zapinania tego, no to mi nie spadnie. Więc naprawdę na plusik i to jest chyba jedna z jedynych moich derek właśnie treningowych. Tutaj jest derka, którą zrobiłam, jedna z derek, którą zrobiłam wczoraj. Jest ona w takie piękniutkie gwiazdeczki. Jezu, kocham tą tkaninę, naprawdę. Jedźcie do Action, nie obchodzi mnie to, ile macie kilometrów. Jedźcie do Action i kupujcie, to są w takich paczuszkach właśnie bawełny. Ona ma tutaj futerko i pod spodem też jest salusienka w futerku. Jest taka mięciutka, piękniutka i tutaj jest jeszcze obklejona pięknymi, błyszczącymi kryształkami, więc czeka już na swojego właściciela. Ją tu złożę. O, pyk, i lecimy dalej. Dalej jest ta dereczka, ja nie wiem, czy ona nie będzie na sprzedaż, bo no nie mieści mi się po prostu na żadnego konia, a wam może się przyda. Ona jest z tego samego materiału, tylko jest podszyta welurem, a nie minki. I ma dwa zapięcia z dwoma momentami regulacji i ma tu dwie takie wstaweczki, więc i ma trochę inny krój. Ona jest taka treningowa już na 100%. Dalej jest dereczka, jedna z derek, którą też zrobiłam wczoraj. Teraz testuję nowy krój, czyli taki kwadracik i szczerze mi się on mega podoba. Jest ona dwustronna, tak, bo jedna strona jest taka i można sobie ją normalnie zapiąć, a druga strona jest taka i też można ją sobie normalnie zapiąć, to jest plus właśnie rzepów i ona jest taka śliczna. To jest taka bawełniana, więc będzie... zaraz wam powiem, które derki traktuję jako jakie. Dalej jest taka turkusowa dereczka. Ogólnie ona miała być tą stroną i miała mieć niebieskie tłoczenie, ale no umówmy się, tego po prostu nie widać i wygląda to brzydko. A tutaj ma takie białe tłoczenie, ma szare, piękne, mięciutkie futerko. Osoby, które będą na slaykapie, po prostu na pewno zobaczą, bo podobne futerko jest w dereczce do wygrania. I jest obszyta taką niebieską lamóweczką i to będzie raczej derka dla sztormika. I ma tu taki granatowy paseczek, więc jest bardzo też fajniutka. Tutaj jest derka, którą już widzieliście, ta taka ciemnomalinowa. Tutaj dalej jest derka od Anocze. O, to jest też dereczka, ostatnia derka, którą zrobiłam wczoraj. Ona jest taka bordowa, niby bez żadnej lamówki, chociaż tu chyba będę chciała coś zrobić.
Niby tu jakieś zapięcie randomowe, ale co to w ogóle jest? Ona jest cała podszyta mięciutkim Minki 380 ze straszydeł i ona jest taka dość ciężka, ona będzie stajenna, ale chyba jednak ją sobie czymś obkleję, bo te krawędzie szczerze mi się nie podobają i brakuje mi czegoś w tej derce. I tu jest derka z Hawity. Właśnie podobne futerko jest w tej derce do wygrania. Jej obecnie przy sobie nie mam, bo już oddałam nagrody Amelce. Więc teraz powiem Wam, które są stajenne, które są treningowe i tak dalej. Dobra, ogólnie ta czarna i ta taka dwustronna są treningowe, a reszta to są dereczki stajenne. No normalnie do wyboru, do koloru piękne dereczki, no. I szyjemy koniura. No i tak się już prezentuje wypchany koniurek. Myślę, że będzie to taki ślązaczek, bo to jest ogólnie szablon Inchiego i on mi idealnie pasuje do ślązaczków. Jest naprawdę fajny. Tutaj jest równo przeszyty i jest troszeczkę tylko krzywy, ale myślę, że nie będzie to stanowiło jakiegoś większego problemu. Tutaj jest wszystko dobrze odwzorowane, więc teraz szyję jakąś odmiankę albo coś. Jakby patrzcie, jak to do siebie pasuje. Ja po prostu jestem zakochana w tym, jak to do siebie pasuje. Ogólnie nie pytajcie się mnie, skąd mam włóczkę, bo jest to włóczka, którą zrobiła moja babcia. W sensie to jest po prostu rozplątany sweter. No i po prostu nie wiem, skąd dokładnie pochodzi ta włóczka, ale ona idealnie pasuje. Pokaż się! Cio! Cio! Król do kamery! No, jakby ja kocham tą włóczkę, bo ona jest taka realistyczna. Ogólnie Newar miał część grzywy właśnie z tej włóczki. Ona jest taka fajna, bo ona jest cieniutka i wygląda po prostu... no jak prawdziwego konia. Ja ją będę ogólnie ładniej przycinać, jak już zrobię całego konia. No i to tyle. Dobra, jeżeli chodzi o oczy, to dzisiaj mam jakąś dobrą passę, bo patrzcie, jak to oko pięknie wyszło. Ja jestem z niego mega zadowolona i drugie będzie, myślę, w podobnym stylu. Dobra, ogólnie konik na razie prezentuje się tak. Jest już prawie skończony, zostały mi tylko chrapeczki. Te oczka wyszły następująco. Według mnie wyszły bardzo ładnie i ta grzywa też jest bardzo taka mięciutka, ja mega ją lubię, grzywka jest bardzo gęsta, taka słodziutka chrapeczka i teraz jeszcze zostały tylko chrapki, no i skończona. I to będzie raczej klaczka. Chrapeczki już zrobione, takie piękne, różowiutkie i wyszłyśmy sobie na trening. Na razie ona nie ma imionka, więc będę na nim mówić roboczo Wandzia. Więc lecimy. Ogólnie jak coś to ja już wróciłam do domu, ale strasznie mnie zaczęła noga boleć, więc skończyłam trening zanim Wam cokolwiek nagrałam, więc bardzo Was przepraszam, ale nic z tego treningu nagranego nie mam, a nie chcę się jeszcze bardziej, że tak powiem, połamać. No i teraz właśnie wlatuje ogłoszenie i post na, pewnie na YouTubie właśnie o Wandzi i ogłoszenie na OLX-a, bo ona będzie teraz właśnie na sprzedaż. Jak Wy to oglądacie, to ona już pewnie została sprzedana, więc przepraszam z góry, ale no cóż. Czechy, ogólnie ci, którzy oglądali shortsa, gdzie Aneta spadła z konia, ci wiedzą, że właśnie Aneta spadła z konia, wow. Ale u nas w stanie jest taka tradycja, że jak ktoś spadnie z konia, no to pieczy ciasto. Więc robimy gigantyczną delicję dla naszych pań trenerek. Więc przygody Shelby w kuchni, zaczynamy. Pierwszy krok to umycie tego plastikowego główienka i włożenie go do metalowego główienka, zalanie tego galaretką i włożenie do lodówki. Zapraszamy na Tindera, Aneta Jastrzębska. Dobra, ogólnie mam już zalaną galaretkę. Mam tu powrzucane kostki lodu i się tężeje. Możesz już ten.
Okej. Elo, mordziochy, jestem już z powrotem. Mam już obok siebie mojego koniura. Już się czuję troszeczkę lepiej, więc mogę wam to nagrać. I jak to zawsze jest w seriach z otwierania koników, najpierw rzeczy, które mam przygotowane, które chcę na niego przymierzyć. Lecimy szybko teraz. Nauszniki amfy seledynowe, nauszniki amfy czerwone od Kajety. Nauszniczki czarne, które ja zrobiłam. I moje nowe nauszniczki żółte, które wątpię, że będą pasować, bo są trochę za duże na większość moich koni. Jego napierśniczek, no bo zrobiłam go specjalnie właśnie dla niego. I jego dereczka. Dobra, ogólnie moja mamusia kochana zamówiła mi jeszcze takie fajne naszywki do hobby horsów, więc tu ma właśnie jest wizytówka tej stronki, z której zamawiała. I mam tu parę takich paczuszek dodatkowych, więc żeby mi było takie najlepsze wrażenie odnośnie tego konika, no to najpierw sobie odpakujemy właśnie te szyldy. Aha, to leci dołem. O wow. O wow. O wow. Jezu. Właśnie teraz wam pokażę. To są takie z takiej cieniutkiej, pięknej skórki zrobione karteczki. Ale Jezu. Dziękuję bardzo. Od razu se to tu powsadzam do tych przegrodek, to żeby mi się to nie pogubiło. I to była jedna paczka. Drugie szyldy. O, taki ciemny brązik. Czekajcie, pokażę wam pojedynczo. Taki ciemny brąz. Wszystkie te naszywki będziecie mieli w relacji na Instagramie, albo już mieliście wczoraj. Chociaż raczej uda mi się zmontować ten odcinek jakoś sprawnie. O, te mi się mega podobają. To jest taka bardziej szara skórka. W sensie taka bardziej... To jest po prostu inna. To też sobie tu poukładam. Syk. Dobra, ja to będę zrzucać po prostu na podłogę. Te wizytówki są tam na bokach. O, wow. O, wow. O, wow. To są jeszcze ładniejsze, bo to są szare. Ale, Jezu, ale to jest kochane. Piękne to jest to wszystko. I będzie pasować do każdego konika, więc... No, mega kochane ogólnie. O Jezu. Dobra, jeżeli chodzi o mój ranking, to zaraz po tych kremowych są te, bo to jest taka brązowa, taka skórka ceglana, że tak powiem. No, wyłożyłam sobie to tutaj i jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo kochane. Zaraz idę moją mamę normalnie wyściskać. Dobra, lecimy już do Starboyka, do Stasia, do Atomka. Wizytóweczka od Soli, podpisik Soli. Jestem mega fanką Soli. To ogólnie ona tą paczkę pakowała na live, więc ja wiem, jak to jest to wszystko zapakowane. Jest cukieras, ja tego zjem później, będę się nim delektować. I coś, co po prostu ja już mam pomysł, bo ogólnie ja widziałam wtedy tego samego dnia, co robiłam na pierśnik, właśnie widziałam tego live'ika i myślałam, żeby obczaić, jakie są te naklejki dokładnie i którą przykleić na środek tego napierśnika, bo szczególnie ta żaba skradła moje serce i z tym live'em mam mega fajne wspomnienia. Ogólnie... I właśnie dlatego też jeden, bo ja ogólnie nazywam konie, jak coś się zadzieje w moim życiu takiego bardziej ważnego dla mnie, właśnie też dużo osób się pytało, czemu, jak, skąd wymyślam właśnie takie imiona, no to właśnie Solabient, imię mojej najładniejszej klaczy, wzięło się od tego właśnie live'a, bo
No po prostu tak mi to zapadło w serduszku. Dobra, lecimy, ponieważ przyjechał mój atomuś z ogłowiem. O Jezu. O wow. Ogólnie ja widziałam już na Habicie Cup ogłowie od Soli i ja mówię, o Jezu, ale to jest piękne. Jest to ogłowie meksykańskie. O, widzę, że nie ma wynidełka, więc będę mogła sobie wpiąć swój wielokrążek. Ale ogólnie ono ma tu takie słodziutkie futerko. Jest taki ciemny... O, jest. Nie, nie. Jest to taki ciemny brązik. To jest wszystko takie delikatne, piękne. Jezu, ten nachrapnik! Wow. To wszystko jest piękne. Jest podgardle odpinane z dwóch stron, z tego co widzę. Ale ten naczółek, Jezus Maria. Ja chyba zamówię cały sklep Soli. I gwiazdka od Starboya. Piękna, nabłyszczona. Będziecie mieli zaraz więcej przebitek pewnie. Więc to jedno tło na boczek, tak delikatnie. O Jezu, ja widzę już, jak to współgra z tą derką. I coś, ja właśnie nie wiedziałam, czy będą wodze, czy nie, więc ja je mam tutaj obok swoje jakby. Ale ogólnie, dobra, tą wstążkę ja sobie muszę gdzieś dać obok, bo naprawdę to są takie pierdoły, które ja zostawiam w swoim szczęśliwym pudełeczku. Oh well. Oh my gosh. Oh my gosh, ale piękny zieleń. Ej, ale ten zieleń będzie pasował do fioletu. O wow. Dziękuję, ale długie, fajne. Z góry dziękuję. Wow. I mean. Dobra. Ja widzę, że tu mi nie są potrzebne nożyczki. Moje bubu. Dobra, speedrunuję póki... Odpakowujemy. Ja się dzisiaj delektuję po prostu tym odpakowywaniem, bo to jest tak pięknie zapakowane. Bardzo polecam na Instagramie KHT Sola. Pięknie, pięknie wszystko zapakowane. Wow. Ja tu po prostu chcę, żeby ta chwila trwała jak najdłużej. To jest bardzo wyjątkowy moment w moim życiu. Ogólnie Atomuś nie był... Atomuś był bardzo niespodziewaną decyzją, bo po pierwsze, ja go widziałam już wcześniej, przed Habitą i zamiast Amfy miał być właśnie on. Ale jakoś coś tam wtedy nie pykło i stwierdziłam, że dobra, kupiłam sobie Amfę na zamówienie. No i jakoś nie pykło. Oh well, oh well. Jezu, ale ja właśnie widziałam tą grzywę, jak ona jest po prostu tak żywa, to jest moje bubu. Masz tak samo rozczochraną tutaj grzyweczkę jak ja. Po prostu pasujemy się do siebie od pierwszego wejrzenia. Jezu, bubu, elu. Te łatki są tak śliczne, on mnie zeżarł tymi łatkami, po prostu piękne. I właśnie Solabient miała bardzo podobną odmianę. Trochę to było nieplanowane, ale jakoś tak wyszło, że Solcia właśnie miała taką samą odmiankę. I to piękna karteczka. Ten filmik będzie miał później w surowym materiale. Ja nie wiem, na ile ja to potnę, żeby was też nie zanudzać, że ja cały czas mówię ojoj, 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 ale ładne, o matko, o Boże, a tu coś tam, a tu coś tam. Dobra, jest to ogólnie 4-letni wałaszek pełnej krwi angielskiej. Boże, ogierek, ja właśnie teraz myślę dopiero... No naprawdę, przepraszam was, ale już jest troszeczkę późno. Jezu, te uszy są tak twarde, jak kurczę u Finlandów. Tak żywa jest, niesamowita. Ogólnie jest w 100% prosty. Jak naprawdę, no, jest mega twardziutki. I ma takie piękne jabłuszki. To ja rzadko naprawdę się spotykam z cieniowaniem, które byłoby tak fajnie odwzorowane, bo mało osób lubi
takie subtelne jabłuszka. Wszyscy nawalają po prostu takie, kurczę, kółka odciśnięte, jak on masz... Tego nie widziałam. Ale on ma tu słodką tą odmiankę, o Jezusie. Ma piękne oczki i ma piękne ciemiowanko. O wow, moje bubu. On nie ma zapiętego pyska, ale jest taki... No, jest bardzo zadbany. Ja też bardzo o swoje konie dbam. Więc będzie miał u mnie bardzo dobry domek, żeby obczaić wszystkie jego łatki. Potrzebuję trochę czasu, bo ja sobie je już rozrysowałam w moim zeszycie, żeby mu zrobić tam kopię paszporciku. Ale jest moim bubusiem. Moje piękne piękności. On jest chyba A4. Za mało miejsca w pamięci. Super. Dobra, muszę coś wyrzucić, usunąć i wracam zaraz. Usunięto trwale 218 elementów. No ale dobra. Trzeba mieć miejsce na przygody z moim bubusiem. Dobra, lecimy. Ogólnie pierwsza rzecz, na którą najbardziej się nastawiam, czyli dereczka. Dereczka. O wow, ojoj. Mój mały chłopcik. Pięknie. Pięknie się to prezentuje. Dobra, to zdejmę tak, bo też nie chcemy, żeby to trwało nie wiadomo ile. Dobra. Najpierw sobie zamontuję kija, więc teraz będzie speedrun przez montowanie kija. Czemu jest taki długi? Dobra. Żadne koniki nie ucierpiały podczas nagrywania tego materiału. Oj, super. Oj, super. Też nie chcę przesadzać, bo już miałam taką sytuację, że jedna dziewczyna kupiła u mnie konika. To był ostatni konik, którego sprzedawałam, albo jeden z ostatnich koni, które sprzedawałam bez kija. Ale ogólnie po tej sytuacji dało mi to do myślenia, żeby sprzedawać już z kijem, bo to był koń naprawdę bardzo piękny. Naprawdę, to był koń cudo, koń miód. I ja dostałam od tej dziewczyny później takie zdjęcie, że no, konik już u mnie. Jak ja zobaczyłam, jak on miał po prostu całe wypełnienie tutaj, to ja aż miałam takie... Mój koń, czemu? Czemu? No, ogólnie ten kij jest do skrócenia, bo to jest koń skokowy, a nie ten, ale jutro to będę ogarniać. Na razie jest... Na razie wyglądasz jak... Kabanos. On ogólnie będzie miał też ksywę Kabanos, bo ktoś zaproponował ksywę Boczek. A ja powiedziałam, że nie, bo Sola się obrazi, że kupiłam konia tylko po to, żeby mieć go później na Kabanosy. No cóż. Dobra, speedrunuję wam zapinanie na pierśnika. Okej, okay, ogólnie, no ten napierśnik wygląda idealnie, poza jedną rzeczą, że będę musiała tu trochę skrócić tą regulację, ponieważ jest on malutkim konikiem i po prostu tyle nie będzie mi potrzebne. Ale ja dalej nie mogę z tej grzywy, ona jest taka cudowna. Ogólnie wielkie polecanko na koniki Soli, bo naprawdę... Ja już, on jest od Habity dostępny, a naprawdę jest stan po prostu cudowny i nie mam nic do zarzucenia. Lecimy z nauszniczkami, bo tego jestem najbardziej ciekawa. Może na początek te od Kajety, też wam będę to speedrunować, jeżeli za długo wyjdzie. No wyglądasz jak, trochę, chłopie, jak Święty Mikołaj. Troszeczkę są za małe te nauszniczki. Zobaczę, czy jakieś nie będą lepsze. Jak mam być szczera, tutaj już są trochę lepsze, ale dalej wygląda w nich jak ostatni osioł, więc będę mu robić prawdopodobnie właśnie pod niego specjalnie.
I teraz widzimy się, jak już mu założę ogłubie. Jakby ktoś się pytał, wielokrążek jest z Finlandii, od Caro Pirates. Bardzo polecam. Fajnie. Ostatnio zamawiałam właśnie... Dobra, założę po prostu to ogłubie i do was wrócę. Jezu, klękajcie narody. Jakie te wodze są długie. Po prostu to jest coś, co tygryski kochają najbardziej. Ja kocham osobiście długie wodze. Tak się chłopczyk prezentuje w swoim ogłowiu, w moim wielokrążku, w moim napierśniku. Więc ogólnie jestem bardzo zadowolona. Dobra, ogólnie ja bym chciała wam bardzo podziękować za uczestniczenie w dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że chłopczyka przyjmiecie ciepło. Ja już lecę ogarniać swoje rzeczy i widzimy się w kolejnym odcineczku na moim kanale. Pa, pa!